Cóż, ja jestem Łukasz Tobiński, jak pewnie większość przynajmniej wie, jeżeli nie wszyscy, reprezentuję ruch narodowy, który współtworzy Konfederację u nas w naszym mieście, w naszym powiecie, w województwie. Co tutaj dużo mówić. Na początku może też powiem o działalności naszej tutaj lokalnej, jak wszyscy są, większość też już zaangażowana w nasze działalności tutaj lokalne politycznie. Ja zachęcam też każdego, kto przyszedł do takiego czynnego zaangażowania, nie tylko, co jest takim ogromnym problemem w zasadzie i problemem i zaletą też jednocześnie, że większość naszych sympatyków swoją działalność ogranicza do internetu, brakuje nam ludzi w terenie, chociaż na przykład kluby Konfederacji, które się teraz tworzą, przyciągnęły bodajże 12 tysięcy osób się zarejestrowało, więc to jest naprawdę potężna liczba w porównaniu nawet do największych partii, chyba potrafimy ich tak. No, do największych może nie dobrze, ale przynajmniej możemy z nimi się powalczyć. Więc to też pokazuje jakiś trend, że ludzie, nasi sympatycy się działają dolnie. U nas również powstał taki klub, został niedawno aktywowany pod moim nazwiskiem, jednak ja też jestem mocno zaangażowany w ruch narodowy. Tutaj kolega Przemek będzie się nim opiekował, zachęca w tych ulotkach, które zostawiliśmy, jest też namiar na niego, jakby ktoś chciał dołączyć i się zaangażować w tą taką naszą działalność lokalną. Mówię celowo w działalność lokalną, ponieważ ja prowadzę, my tutaj zresztą prowadzimy taką filozofię, że skoro jesteśmy z naszej Iławy, z naszej małej ojczyzny, no to staramy się jednak działać tutaj, tak? Bo Polska według mnie i moich działaczy, naszych działaczy, zaczyna się właśnie w powiecie. Zaczyna się tutaj, dopiero potem gdzieś się to buduje dalej i z problemami idziemy dalej. Jednak nie będę przedłużał swoimi nudnymi treściami, nie dla mnie tutaj przyszliście, żeby mnie posłuchać. Przyszliśmy na spotkanie z posłem Krystianem Kamińskim. Wiele osób może nie jest to osoba z naszych pierwszych stron gazet, prawda? Ale jednak jest to. W każdym razie bardzo merytoryczny człowiek, zajmujący się głównie polityką zagraniczną. Myślę, że pewnie tutaj całe to nasze spotkanie będzie wokół tego biegło. Zrobimy tak, że tutaj kolega poseł opowie, co ma do powiedzenia. Na koniec, jeżeli będą jakieś pytania, zagadnienia, no to już będziemy sobie rozmawiali. Mamy czas. Myślę, że do meczu Polska-Holandia zdążymy. Taki też jest plan. Ja dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Na początek powiem parę słów o sobie, potem powiem trochę na temat polityki zagranicznej, jak ona wygląda, jak mogłaby wyglądać, trochę na temat polityki krajowej i trochę na temat polityki regionalnej, bo też jestem posłem, który jest w Komisji Samorządu Terytorialnego, a w związku z tym postanowiłem też, jako chyba jeden z niewielu posłów, po prostu poznać swojego, że akurat z województwa lubuskiego jestem i jeszcze po kolei po wszystkich burmistrzach, wójtach, prezydentach. Dotychczas już miałem ponad 30 spotkań, czyli powiedzmy tam 1/3 województwa zjechałem i trochę takich doświadczeń, trochę wiedzy na ten temat też zdobyłem i chętnie się naprawdę podzielę. Może najpierw parę słów o sobie, najpierw już mnie kolega przedstawił, nazywam się Krystian Kamiński, mam żonę, dwójkę dzieci, urodziłem się i mieszkam w Zielonej Górze. Studia ukończyłem we Frankfurcie na Uniwersytecie Europejskim na kierunku kulturoznawstwa, czyli jestem kulturoznawcą z wykształcenia, ale nigdy jakby w tej dziedzinie nic nie robiłem. Przez ostatnie 10 lat prowadziłem firmę transportowo-logistyczną, którą sam zbudowałem. W 2010 roku plus minus ją założyłem i przez ten czas prowadziłem do poziomu 120 pracowników, czyli już takiej firmy, która ładnie wygląda, ładnie dochód przynosi i która już dobrze funkcjonuje. Generalnie działała na skraju Beneluxów, Niemiec i w tym regionie. Także no, trochę też na temat biznesu mógłbym opowiadać, aczkolwiek nie po to tutaj przyjechałem. I no, w zeszłym roku zostałem wybrany posłem z firmy, niestety musiałem zrezygnować, trochę zawsze człowiekowi żalej coś zbuduje, potem to oddaję, no, ale taka nieraz sytuacja spotyka ludzi, w związku z tym zrezygnowałem z firmy i od tego czasu zajmuję się zawodowo tym, czym się teraz zajmuję. Zaczynając od tematu polityki zagranicznej, może jaki jest obecny stan, jaki jest obecny kształt naszej polityki zagranicznej? W styczniu tego roku mieliśmy debatę ekspercką w Komisji Spraw Zagranicznych. PiS reprezentował pan, który się nazywa
Żurawski Welgrajewski. To jest profesor habilitowany, który jest tam specjalistą z ich ramienia. Jak on tą wizję przedstawiał? Przedstawiał ją bardzo prosto. Są dwa obozy. Obóz dobra, Stany Zjednoczone, i obóz zła, Rosja. I wszystko, co się na świecie dzieje, to jest walka między tymi obozami. Czyli gdziekolwiek na świecie, jakiekolwiek wydarzenie jest, to właśnie walka między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. A my, jako Polska, naturalnie, musimy być zawsze po stronie dobra, czyli Stanów Zjednoczonych. Czyli cokolwiek na świecie się nie wydarzy, to my jesteśmy po stronie Stanów Zjednoczonych, ponieważ oni reprezentują dobro. Na nasze chociażby pytanie, a jak się Pan odniesie do wzrostu znaczenia Chin w tym kontekście, to powiedział, że to już jest starzejące się społeczeństwo i ono już nie ma znaczenia politycznie i to Chiny nie będą nigdy odgrywały istotnej roli. No nasze zdanie jest inne na ten temat, tak? Te zdanie, które profesor przedstawi, które reprezentuje po prostu PiS, które całe te pisowskie myślenie o polityce zagranicznej rezonuje, to jest wyrwane czysto z zimnej wojny, tak? Zimna wojna, czyli te czasy, gdzie była Rosja, Stany Zjednoczone też nie było, tylko tak, że Stany Zjednoczone były dobre, Rosja zła. No ale jakby to ten czas reprezentuje i to myślenie jakby 30 lat później dalej jest aktualnie w PiS-ie. Ale co się w międzyczasie zmieniło, tak? Po 89 latach dużo się zmieniło. Rosja na dłuższy czas zeszła z systemu politycznej, z tej pierwszej ligi mocarstwowej, tak? Stany Zjednoczone przez następne prawie 20 lat były jedynym hegemonem, tak? Od 90 roku do 2010, powiedzmy, były jedynym hegemonem na tej skali, tak? Oni robili, co chcieli. Wystarczy patrzeć, zobaczyć, co się działo w Serbii, tak? W Jugosławii, tak? Stany Zjednoczone wjechały, Rosja i nikt inny nie miał nic do gadania. Robili, co chcieli. Czyli przez następne 20 lat, od 1990 do 2010, Stany Zjednoczone były jedynym hegemonem na świecie. Od 2009, 10, potem od tego ukraińskiej rewolucji znowu Rosja, widać było, że wchodzi na ten poziom mocarstwowości, znowu zaczyna grać, rozgrywać, robić coś. Gruzja, Ukraina, teraz Syria, widać, że weszła znowu w rolę takiego mocarstwa, które rozgrywa poza swoimi terenami cokolwiek. Także od 2013-2014 możemy mówić, że Rosja znowu na ten pułap wróciła i doszedł jeden gracz, o którym pan Żurawski, Welgrajewski chciałby nie wspominać, Chiny. Chiny w 2000 roku były największym partnerem handlowym dla czterech państw na świecie. I wtedy Stany Zjednoczone, uważając Chiny za niegroźne państwo, z którym będą świetnie współpracować, wprowadziły Chińczyków do Światowej Organizacji Handlu. Co się stało? Przez następne 20 lat Chińczycy stali się mocarstwem, przejęli i są teraz partnerem handlowym, największym partnerem handlowym dla 100 państw na świecie. Przewyższają Stany Zjednoczone pod tym względem o niebo. Tak? Nawet takie państwa, o których by się człowiek nawet nie spodziewał, że mogłyby być największym partnerem handlowym Chin, typu Nowa Zelandia, tak? Wyspa po Australii. Kto by się spodziewał, że oni będą mieli największego partnera handlowego właśnie w Chinach, a nie w Australii czy w Ameryce. I nawet oni, tak? Albo Uzbekistan, gdzie to de facto jest traktowana jako kolonia rosyjska, tak? Dla nich też największym partnerem handlowym są Chińczycy, największa wymiana handlowa. Także Chiny weszły bardzo powoli, ale rozsądnie też na ścieżkę mocarstwowości. I widać, że już na świecie nic się nie może dziać bez Chińczyków, tak? Chińczycy teraz dostarczają sprzęt do Iranu, Chińczycy finansują Białoruś, Chińczycy robią jedwabny szlak, Chińczycy przygotowują wiele rzeczy, mają wiele planów i też już zbudowali mocarstwowość. Więc w dniu dzisiejszym mamy trzy mocarstwa, które między sobą rywalizują. Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja. I musimy jako państwo właśnie to mieć na uwadze, tak? Że ta gra mocarstwowa dzieje się przede wszystkim z tymi trzema państwami. Jakie są perspektywy dla tych państw w następnych, powiedzmy, 30-40 latach? Dla Stanów Zjednoczonych naturalnie będzie to podtrzymana hegemonia, tak? Oni nie mają depopulacji, oni są imigracyjnym państwem, tam cały czas napływa nowa ludność, mają wysoko rozwiniętą technologię, innowacyjność, oni się będą rozwijać, tak? Oni nie utracą tego, co mają. Oni będą dalej, za 30-40 lat dalej mocarstwo, wszystko na to wskazuje, o ile jakieś tam wyjątkowe kataklizmy nie nastąpią, no ale raczej nie. I oni dalej będą tym mocarstwem, dalej będą na całym świecie wiele rzeczy robić. Drugie mocarstwo, Rosja. Rosja jest schodzącym mocarstwem, tak? Depopulacja,
załamanie się ludnościowe, plus gospodarka oparta na surowcach naturalnych, które coraz słabiej się sprzedają. Mówimy o ropie naftowej, gazie, na przykład gaz. Rosja ze sprzedaży złota w zeszłym roku więcej zysków zrobiła niż ze sprzedaży gazu. Czyli widać, że nawet ten ich projekt oparcia tylko na surowcach naturalnych powoli po prostu staje się coraz mniej opłacalny i Rosja będzie robiła coraz bardziej nerwowe ruchy, żeby zachować swoją pozycję, ale oni nie mają możliwości, żeby zostać na tym samym poziomie mocarstwa. Oni będą raczej junior partnerem, którego pozostałych mocarstw. No bo są jeszcze Chińczycy. Chińczycy z ogromną ludnością. Ludnością, którą przewyższa każde inne państwo. Z coraz bardziej nowoczesną technologią, z coraz bardziej nowoczesnymi możliwościami. Tak jak my w Polsce, czy nawet w Stanach Zjednoczonych, rozmawiamy teraz o 5G, tak Chińczycy są przed Stanami Zjednoczonymi w tym momencie w produkcji, czy w planach na 6G. Tak? Oni już naprawdę są zaawansowani technologicznie. To już nie są te Chiny sprzed 30 lat. Tak? Oni zrobili ogromny krok naprzód w tym wszystkim. Oni naprawdę już idą w całkiem innym kierunku, niż nam się wydaje, że to są takie twórcze państwa, które tylko kopiują od innych. Oni już poszli daleko do przodu. Oni dzisiaj są na poziomie 75% bogactwa Stanów Zjednoczonych. Co jeśli patrząc chociażby na czasy zimnej wojny, to najlepszych Związek Radziecki w najlepszych czasach był na poziomie 30%. Czyli proszę zobaczyć, jakie jest to zagrożenie jest dla Stanów Zjednoczonych Chińczycy dzisiaj. Chińczycy, gdyby mieli dzisiaj poziom bogactwa Korei Południowej, to byliby dwa razy bogatsi niż Stany Zjednoczone. Gdyby doszli do bogactwa Tajwanu, to byliby cztery razy bogatsi niż Stany Zjednoczone. Czyli jaki potencjał, jakie możliwości działania na całym świecie. Co się będzie w związku z tym działo w następnym czasie? Stany Zjednoczone mają jedną zasadę. Zwalczać największego przeciwnika, państwo, które próbuje stać się mocarstwem. Skoro Rosja zejdzie z tej sceny, a wejdzie na nią Chiny, to Stany Zjednoczone będą robiły i to obojętnie, czy wygra Trump, Biden, czy ktokolwiek inny. Stany Zjednoczone przerzucą wszystkie siły, żeby okrążyć i ograniczyć możliwości Chińczyków. Już to się dzieje. Proszę zauważyć, że do G7 Stany Zjednoczone kogo poprosiły? Rosję, Indie, Koreę Południową i Australię. Czyli tutaj wszystkich wokół Chin, tak, żeby ich ograniczyć, żeby nie mieli jakiejkolwiek, żeby nie mogli zbudować żadnej koalicji Chińczycy wokół siebie. Właśnie Stany Zjednoczone będą starały się jak najbardziej powyciągać te wszystkie państwa wokół Chin, żeby zbudować taką koalicję, żeby Chińczycy nie mieli możliwości ekspansji w żadną stronę. I będzie miało to też taki skutek, że wszystkie wojska amerykańskie stacjonujące gdziekolwiek indziej, już to się powoli zresztą dzieje, chociażby w Europie, tu widać to najlepiej, zostaną przesunięte do Azji Południowo-Wschodniej. Już zresztą widać, że z Niemiec wycofują, tak? Wycofują część, niby jakaś tam mała cząstka zostaje w Europie, ale część, co się z nimi staje? Przecież oni nie wrócą do Stanów i nie będą czekać na lepsze czasy. Nie, oni je przerzucają właśnie tam, tak? Będą swoich sojuszników wspierać w tamtym rejonie, żeby pokazać im, że my tak, jeszcze mamy tę siłę, tą witalność, powstrzymać Chińczyków, więc współpracujcie z nami, a nie z nimi. Dlaczego Chińczykom ta ekspansja tak łatwo idzie? Bo jest zasadnicza różnica, i to najlepiej widać chociażby na Afryce, między tym, co robią Stany Zjednoczone, a co robią Chińczycy. Chińczycy dzisiaj opanowali około 30-40% surowców rzadkich w Afryce. Dlaczego? Bo Stany Zjednoczone, jak przybierzemy państwa afrykańskiego, to mówią im, dajmy wam pieniądze, ale musicie wprowadzić liberalną demokrację. Wiecie, fajnie, że tam jesteś swoim wodzem, ale liberalna demokracja to jest podstawa naszego działania. A co robią Chińczycy? My dajemy ci pieniądze, bierzemy ten teren na własność, a ty się nie interesujesz i my się tobą nie interesujemy. No i taki lokalny wrócamy tego afrykański sobie myśli, jednak jak z tymi Chińczykami, nie? Tu mnie nie obalą, tu nic nie będą mieli przeciwko temu, jeszcze mi pieniądze dadzą. Dlatego Chińczykom łatwo jest zdobyć surowce naturalne i wszystko mają rozplanowane. Plany chińskie to nie są plany amerykańskie czy europejskie wyliczone na kadencje polityczne, tak? To są plany rozpisane na 50, na 100 lat. Oni już sobie rozpisali, skąd surowce, jakie surowce będą potrzebowali w przyszłości, jak je ściągnąć i już teraz je realizują, tak? Już teraz wchodzą w te miejsca, teraz je zagospodarowują i w przyszłości będą z tego jeszcze większe profity czerpać. Także jeśli patrzymy na skalę, na glob, no to widzimy, że zainteresowanie Stanów Zjednoczonych będzie się przesuwało. Od II wojny światowej do dzisiaj możemy powiedzieć, że są takie trzy rejony wyróżnione przez Stany Zjednoczone, gdzie koncentrują swoje możliwości, siły. To po pierwsze, na pierwszym miejscu jest Europa,
Na drugim miejscu Zatoka Perska, wiadomo, Europa. I trzecie miejsce to jest Azja Wschodnia. Ale to się zacznie przesuwać właśnie w tym kierunku, że na pierwszym miejscu będzie Azja Południowo-Wschodnia. W drugim miejscu zostaje Zatoka, Europa spada na trzecie miejsce. I teraz w tym kontekście, co to oznacza dla Polski? Dla Polski w tym miejscu, gdzie jesteśmy, z tą polityką proamerykańską, co jesteśmy, z tymi wszystkimi uwarunkowaniami geopolitycznymi, oznacza to, że prawdopodobieństwo, że zostaniemy bez wojsk amerykańskich, bez takiego silnego wsparcia ze strony Ameryki, jest bardzo dużo w tym następnym lat. I pytanie, czy my jesteśmy na to przygotowani? Oczywiście, że nie, tak? Oczywiście, że nie jesteśmy, bo nasza cała doktryna, nasza cała polityka to jest oparcie się na Stanach Zjednoczonych, podążanie tym, co Stany Zjednoczone nam mówią i kierowanie się tylko w tym kierunku. I co, a co powinniśmy może zrobić? Powinniśmy się zastanowić, jak ją zmienić. Nie mówię naturalnie, żeby zerwać teraz stosunki z Stanami Zjednoczonymi i przerzucić na front, to jest absurd, tak? Takie rzeczy się robi powoli, ale jednak powoli ją zmieniać. Bo zobaczmy, jak my chociażby stosunkujemy się, czy co robimy wobec Chińczyków. Jakie sygnały dajemy Chińczykom do współpracy? Chińczycy chcieli przepuścić jedwabny szlak, gdzie Polska byłaby z jednym z dużych miejsc przeładunkowych. Oni chcieli Gdańsku kargoportu wykupić, przez Łódź zrobić ogromną tam halę przeładunkową, przepuścić jedwabny szlak. Co my powiedzieliśmy? Nie, nie zgadzamy się. Nie to, że się nam nie opłaca, handlujmy czy coś. Nie, nie zgadzamy się. I to nie jest jakiś mój wymysł, że tak zrobiliśmy, tylko to potwierdził były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Po jednym z wystąpień w Sejmie kolegi Roberta Winnickiego wyszliśmy przed salę plenarną, w trójkę czy w czwórkę pogadać i przyszedł Antoni Macierewicz tak do nas. Ale to ja sam zablokowałem Chińczyków, oni tu chcieli wejść, a to nic dobrego nie oznacza. Ja sam zablokowałem jakiekolwiek inwestycje w Polsce. No, także ideologicznie to było motywowane, a nie racjami ekonomicznymi, racjami przyszłych inwestycji. Zresztą dwa lata temu między innymi w Polsce został aresztowany dyrektor Huawei, tak? Na terenie Polski. Nie wiadomo, że to nie zrobiły polskie służby, bo jakby to wykonały, ale wiadomo pod czym inspiracją i dlaczego, tak? Dlaczego? Ponieważ on chciał handlować o 5G, nie? On jeździł po Europie handlować, więc my go zamknęliśmy tutaj na jakiś czas, zrobiliśmy im zły PR. No i to są sygnały, które naturalnie nie zostaną zapomniane w Chinach, tak? Nie zostaną, bo Chińczycy są względnie pamiętliwi i oni obeszli to, tak? Oni zrobili w Niemczech, przez już nie pamiętam, chyba Rostock albo Hamburg, zrobili sobie port, główny magazyn przeładunkowy w Duisburgu zrobili i tamten wypuścili nitkę do Grecji tam na dole, tak? Czyli oni obeszli nas. Ale co to oznacza dla nas w przyszłości? Że my będziemy jedynym państwem w regionie, jak się Stany Zjednoczone jeszcze trochę wycofają, które ma całkowicie rozbieżną politykę z wszystkimi państwami dookoła. Całkowicie rozbieżną. Dla Niemców też najważniejszym partnerem handlowym są Chińczycy, tak? Oni z nimi handlują, dogadują się, nie mają problemów, tak? Białoruś dzisiaj już jest częściowo też finansowana przez Chińczyków. Zresztą ten przywódca chiński, to jako pierwszy chyba Łukaszenko gratulował zostania prezydentem, tak? Oni tam dobrze już weszli w Białoruś. I my, jako jedyne państwo, zostajemy z niekompatybilną, z nikim wokół nas, polityką zagraniczną. Czyli ciężko będzie nam w przyszłości cokolwiek zbudować, ponieważ jesteśmy traktowani jako koń trojański Stanów Zjednoczonych. Wszyscy nas tak traktują. Łukaszenko przecież w tym czasie był jeszcze parę miesięcy temu zagrożony. Odezwał się, powiedzmy, do świata, żeby jakieś pożyczki dać i tak dalej. Nawet pojechał do kanclerza Austrii, porozmawiać z nim, a z Polską w ogóle stosunkowo nawiązywał, tak? On nas nie traktuje jako państwo samodzielne, tylko wolał z Mike'em Pompeo bezpośrednio pogadać, żeby ustalić coś, bo wiedział, że Polska i tak tylko będzie wykonywać to, co tam zostanie ustalone. My, jako Konfederacja, proponujemy politykę wielowektorową, czyli coś, co uważamy za słuszne i co widzimy chociażby na przykładzie Węgier, że się sprawdza. Czyli polityka, która nie stawia sobie jednego przyjaciela i podąża za nim, tylko potrafi rozmawiać z każdym. Dla Orbana nie ma problemu rozmawiać z Chińczykami, z Rosjanami, z Niemcami, z Turkami, z Francuzami. Nie ma żadnego problemu. Inwestycje chińskie na Węgrzech są 3 razy większe niż inwestycje chińskie w Polsce, przy 4-krotnie mniejszym potencjale.
a nie ma żadnego problemu z tym, tak? Żeby przyjmować te pieniądze i rozwijać swoje państwo dzięki tym kontaktom. Nawet jeśli wszyscy teraz, część europejskich państw nakłada kolejne sankcje na Rosję, Orban nie ma problemów porozmawiać z Putinem. Jeśli coś jest dla niego korzystne, uzna, że jakaś inwestycja, jakaś współpraca jest dla niego korzystna, to z niej korzysta. Tak samo z Erdoganem nie ma problemów. I w tym czasie też nie ma problemu porozmawiać z Merkelową czy Macronem, tak? I to jest polityka, którą powinniśmy dosłownie przemyśleć, a tak naprawdę wdrożyć do czasu, w jakimś tam okresie czasu. Ponieważ musimy zacząć myśleć kategoriami interesów narodowych. Co nam się opłaca, a co nam się nie opłaca. A nie kategoriami, że ktoś jest naszym przyjacielem, ktoś nas dzisiaj wspiera, bo na tych przyjaciołach już parę razy przyjechaliśmy w historii, tak? Pokazali nam, że póki jest fajnie, to jest fajnie, ale jak przychodzi co do czego, to niekoniecznie możemy na wszystkich liczyć. Więc liczmy przede wszystkim na siebie, a jak my będziemy silni, jak my się rozwiniemy, to łatwiej też nam będzie znaleźć przyjaciół, gdzie będziemy na jakimś lepszym, wyższym poziomie i nie będziemy musieli polegać po prostu bezpośrednio na kimś innym. Dobrym przykładem braku naszej polityki, czy naszego zaangażowania, czy braku myślenia w kategoriach polityki narodowej był ostatni wywiad byłego już ministra spraw zagranicznych Czaputowicza, który powiedział, że on w ogóle kategoriami interesu narodowego się jakby nie przejmował, nie artykułował w umowach międzynarodowych, w ogóle nie narzucał nikomu takiego myślenia z naszej strony. On wolał uspokoić jakby sytuację, niby coś tam sugerował, że po cichu robił, ale generalnie miał artykułową interesów narodowych. No byłoby to pierwsze państwo chyba, które oficjalnie przyznaje, że właściwie żadnej agendy nie proponuje. Najlepiej widać to na przykładzie obecnej naszej polityki na Białorusi, która nie proponuje niczego. Ostatnio mieliśmy też spotkanie na Komisji Spraw Zagranicznych z wiceministrem na ten temat. I tak naprawdę główną agendą Polski na Białorusi to jest wprowadzenie liberalnej demokracji. To jest nasza agenda. My chcemy, żeby na Białorusi była liberalna demokracja. I to jest nasz cel w stosunku z Białorusią. Dlatego nie akceptujemy Łukaszenki, bo on nie wprowadza liberalnej demokracji. No moje pytanie, ale wie pan, panie ministrze, jest tam około 300 do 500, ciężko, bo nikt do końca nie liczył, 500 tysięcy Polaków. Mają tylko dwie szkoły. Związek Polaków na Białorusi jest prześladowany. Nie mogą korzystać z swojej własności. Polacy nie mogą, nie mają nigdzie urzędowego, chociażby drugiego języka, nawet jeśli stanowią 40 czy 50% danej wiosek. Nie mogą nas ulic po polsku mówić, nie mogą nas miast po polsku mówić. I czy to nie powinno być naszą agendą? Czy dobro naszych rodaków, których państwo zostawiło nam, tak? Bo to są Polacy, nie nas politycy nie znają z tematu, bo już to jest Polonia. To nie jest Polonia, tak? Bo Polonia jest, jak jakiś Polak wyjechał. Tam są Polacy. Oni tam od zawsze mieszkali, to państwo polskie ich opuściło, tak? Państwo polskie nie było w stanie ich obronić. I my jesteśmy, mamy obowiązek o nich dbać. A jak naszą agendą jest stawianie liberalnej demokracji, a nie dobra tych Polaków, to moim zdaniem coś się dzieje źle, tak? Bo my nie dbamy o swoich rodaków, tylko dbamy o jakieś idee i to tak naprawdę amerykańskie, tak? Bo wprowadzenie wszędzie demokracji liberalnie to są typowo amerykańskie idee. I czy tak nasza polityka powinna wyglądać? Czy nie agendą właśnie nie powinno być dobro naszych rodaków tam i to, żeby mogli się rozwijać. Na to minister tak spojrzał, powiedział, no nie, no generalnie tam mówimy o tym, że Polaków też trzeba dobrze traktować. No ale jak przez ostatnie 20 lat nie wychodzi, czy tam 30 już prawie. Tak? Także no, my nie mamy agendy, my nie mamy własnej polityki. Nie mamy własnej polityki na wschodzie, na zachodzie. Nasza polityka to jest odbiciem tego, co chcą od nas Amerykanie i co nam przedstawią. A że nie mamy polityki, to na to mam dwa fajne przykłady. Komisja Spraw Zagranicznych, dwie umowy międzynarodowe. Jedna umowa międzynarodowa między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, a Australią. Australia, państwo, które jest największym eksporterem węgla na świecie. Zaraz mi się czerwona lampka zaświeciła. Spytałem obecnego wtedy ministra, czy umowa, która mówi o liberalizacji handlu, o tym, że ułatwi przepływ węgla i tak dalej, znaczy w ogóle przepływ towarów i tak dalej, czy jakkolwiek zrobili jakiekolwiek analizy, jaki to będzie miało wpływ na nasze górnictwo? Czy przez to, że będziemy na raz węgiel sprowadzać, trzeba będzie zlikwidować to górnictwo, czy po prostu jakieś zablokujemy sprowadzanie węgla, no jakiekolwiek analizy. Ale nie, my nie robiliśmy żadnych analiz, to jest umowa Unii Europejskiej. Ale jak państwo nie robili żadnych analiz? To na jakiej podstawie my mamy głosować za czy przeciwko tej umowie?
Ale wie pan, to Unia Europejska wyhandlowała, to my tylko jakby akceptujemy temat. Trochę się załamałem, ale nie poddałem. Spytałem, no dobrze, a czy są chociaż analizy, komu tak naprawdę ta umowa się opłaca? No bo wiemy na przykład, że w Niemczech część górnictwa jest likwidowane, urządzenia są dalej produkowane i już wiemy, że Siemens robi jakieś części dla jakiejś kolejnej kopalni w Australii. Czy na przykład ta umowa była wykorzystana dla Niemców, bo mogliby sprzęt swój górniczy na przykład przerzucać? A nie, to my pod tym kątem nie patrzymy na takie umowy. To są takie tylko ogólne umowy, a my nie wiemy, co z nich wynika. Wow, tak wygląda nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które tak naprawdę nie weryfikuje umów, ale to ich tak kupiłem, bo była kolejna umowa, jeszcze lepsza. Umowa między Polską a Niemcami, typowo bilateralna umowa o wpływie na środowisku inwestycji przygranicznych. Tak się nazywa, nie do końca wiadomo o co chodzi, ale tak naprawdę rozbiega się o to, że małe grupki przygraniczne z jednej strony Odry i Nysy Łużyckiej mogą zablokować inwestycje po drugiej stronie, jeśli uważają, że zagraża jej środowisku. Okej, okay. Tak zacząłem się zastanawiać, bo Niemcy właściwie już wszystko rozbudowali po swojej stronie, a po naszej stronie jest ewentualnie Turów do zrobienia, możliwy kompleks energetyczny Gubin-Brody, poszerzenie Odry, co już dzisiaj słyszeliśmy, że już Niemcy blokują. I mówię, wie pan, czy były jakiekolwiek analizy na ten temat, jak to wpłynie na właśnie rozwój naszej strony granicy? Nie, my analiz nie robimy, bo to jest umowa między dwoma sąsiadami i tutaj nie można liczyć na jakichś zysków i strat, tu współpracujemy. Trochę się załamałem, ale też się nie poddałem, bo chciałem jakby dalej temat forsować. No dobrze, podpisujemy umowę. Czy my jakiekolwiek plusy z tej umowy wyciągamy? Na to pan dyrektor w Ministerstwie Klimatu bardzo szczerze mi odpowiedział, tak, bo wie pan co? Niemcy, jeśli zgłoszą wniosek jakikolwiek o zablokowanie naszej inwestycji, to będą te dokumenty musieli z niemieckiego na polski przetłumaczyć. A to jest parę set, a może nawet parę tysięcy stron. Ja tak czekam, jak już konkluzję, ale to już koniec. To jest ich główny argument za podpisanie umowy. Niemcy będą sami musieli dokumenty na polskim przetłumaczyć. Czyli mogą blokować miliardowe inwestycje za przetłumaczenie dokumentów, które kosztują, niech kosztują 10 tysięcy, tak. Po prostu kpina. Naprawdę kpina, jak się coś takiego słyszy. A jak się coś takiego na żywo słyszy, to jest jeszcze większa kpina. Bo człowiek się zastanawia, czy coś nie pomylił, tak? Ja będę 10 lat w biznesie, wychodziłem z jakiegoś założenia, że coś, co robię, musi mi się opłacać, tak? A tutaj powiem, że się nie musi opłacać. To w ogóle tą umowę przygotował. Naturalnie nikt mi nie odpowiedział, ale podejrzewam, że po prostu niemiecka strona przysłała nam tą umowę. Głupio u nas było coś zrobić, bo Niemcy się znowu oburzą, więc po prostu przepuścili ją dalej, tak? Jeśli chodzi o głosowanie nad umową, przegrałem 24-1. PiS, Platforma, PSL, SLD żadnych pytań nie mieli, ale zagłosowali za umową. Tak? Tylko ja byłem przeciwny. Także jeśli państwo myślą, że my mamy politykę zagraniczną, jakąkolwiek kierowaną w Polsce przez rozsądnych ludzi, to nie, nie ma. Tak? Tam nikt po prostu tej polityki nie kreuje, nikt nie ma na nią pomysłu, nikt nie wie, co się tam dzieje. I to, co dostają z Unii Europejskiej, z Niemiec, czy skądkolwiek indziej, jest po prostu przyklepywane i wszyscy są zadowoleni, że tak szybko poszło i że praktycznie nie ma oporu. Zresztą robiliśmy z moim asystentem, patrzyliśmy na taką rozpiskę, kto najwięcej pytań zadawał, kto najwięcej razy się odzywał na Komisji Spraw Zagranicznych. Ja, tak? Ja, który jestem pierwszy raz w tej komisji, jestem 9 miesięcy w tej komisji, mam powiedzmy no, na tyle, na ile mnie stać, jakiś kontakt z ekspertami, ustalam jakieś pytania i tak dalej, a ludzie, którzy siedzą w tej dyplomacji od kilkunastu lat, którzy byli już ileś lat w tych komisjach, oni nie mają żadnych pytań, oni nie mają żadnych wątpliwości, oni się na tej komisji nie odzywają. Słuchaj, to na tej komisji na tam 30 osób bodajże się odzywa, 6, 7 może, a teraz jak jest, jak można w ogóle zdalnie być na tych komisjach, że nie trzeba przychodzić, to w ogóle przychodzi 4, tak? 3-4 osoby średnio na tę komisję. Gdzie opiniujemy ambasadorów, gdzie umowy międzynarodowe, gdzie rozmawiamy o różnych sprawach międzynarodowych, gdzie gdzieś tam powinno się to wszystko kształtować. Tam się nic nie dzieje. Ta komisja jest pod tym względem martwa, że tam nie ma w ogóle jakiejś takiej wymiany myśli, że nie próbujemy dojść do czegoś, nie próbujemy to zrozumieć. Tam po prostu komisja jest od przepychania, tak? Od przepychania tych rzeczy, przepychania tych wszystkich dziwnych ambasadorów, którzy nie mają doświadczenia. Przedstawili nam jednego ambasadora,
którego jedynym doświadczeniem polegało, że był dziennikarzem. On przez ostatnie 20 lat był dziennikarzem, ostatnio w TVP. Jak go spytałem, czy może w tej CV-ce jest coś, czego nie napisał, że był jakiś, ma jakieś doświadczenie dyplomatyczne, jakąś szkołę dyplomacji, czy cokolwiek. Nie, no szczerze, nic takiego nie było. To dlaczego pan idzie do dyplomacji, tak? I to jeszcze na ambasadora? Przecież to nie ma żadnych podstaw, żadnej logiki w tym. Nikt się nie przejął. Wiceminister, którego przedstawił, też się nie przejął. Naprawdę, ja jak wchodziłem do tej komisji, to sobie wyobrażałem, że siedzą tam same tuzy, którzy naprawdę są na takim poziomie intelektualnym, rozumieją tą politykę zagraniczną, przygotowane to wszystko jest. Jestem rozczarowany. Jestem naprawdę rozczarowany, jak to wszystko funkcjonuje, jakie to jest bez pomysłu, jakie tam brakuje czegokolwiek. I no, to, co dzieje się po prostu na zewnątrz, to się dzieje też wewnątrz ministerstwa i tak dalej. Także nie mamy się co dziwić, że nasza polityka tak wygląda i łatwiej naszym decydentom jest po prostu oprzeć się o kogoś, kto im powie, co mają robić, niż samemu wymyślać, co mają zrobić. I jeśli się tak dłużej zastanowić nad tym, no to niestety z tą ekipą rządzącą nic się nie zmieni, tak? To będzie tak wyglądało. Zresztą przy całym moim szacunku właśnie przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych został przewodniczony, został ministrem spraw zagranicznych. Jest to naprawdę, powiedziałbym, bardzo kulturalnie życzliwy człowiek, tak? No ale tej wiedzy dyplomatycznej, znajomości polityki zagranicznej nie ma, tak? On nie siedział wcześniej w tym, bo to nie była jakby dziedzina, którą się zajmował. On się tam zajmował, nie wiem, już prawem pracy, nie wiem, czymś innym, tak? No po prostu był człowiekiem, który został. Nie wiem, czy dlatego, że inni odmówili, czy dlaczego, no ale to nie wróży niczemu do prawa, tak? To nie będzie w dalszym ciągu żadnej konsekwentnej, dobrej polityki zagranicznej. Co my proponujemy? Przede wszystkim polityka, która jest decydowana w Warszawie, tak? Tu w Warszawie, w Warszawie musi być decydowana ta polityka, tak? Tam musimy decydować, jak mamy naszą politykę zagraniczną kształtować. I to muszą być ludzie przygotowani do tego. To muszą być ludzie, którzy mają pomysł na to wszystko, którzy mają odwagę coś innego zaproponować, którzy wiedzą, co chcą osiągnąć. I tutaj powinna być radykalna zmiana w tym momencie, tak? Powiedzieć, że okej, jakby nie da się z dnia na dzień sojuszu ze Stanami odciąć, tak? Ale powoli odchodzimy w innym kierunku, powoli próbujemy rozmów z innymi, powoli zaczynamy układać tę politykę zagraniczną inaczej. I to, jeśli patrzeć przez jakby pryzmat odbudowy siły Polski, zmian na mapie i też myślenie naprzód na parę dziesiąt lat, to powinien być nasz podstawowy cel. Polityka zagraniczna kreowana w Warszawie, niepodległa nikomu i polityka, która jest wielowiektorowa, myśląca kategoriami polskiego interesu narodowego. Tyle jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Przejdę trochę na grunt polityki krajowej. Każdy z Państwa słyszał temat 2 miliardów dla TVP. Bardzo głośny temat, wszyscy debatowali, bardzo fajnie. Tylko proszę się zastanowić, o co właściwie w tym wszystkim chodzi? Bo to nie jest tak, że z jednej strony jest PiS, który emocjonalnie mówi, że telewizja potrzebuje tych pieniędzy, bo nie przeżyje, tak? A z drugiej strony jest Platforma, która mówi, no tak, ale te 2 miliardy można było dać na chore dzieci. To każde pieniądze z budżetu można dać na chore dzieci, nie? Umówmy się jakby, nie trzeba tych 2 miliardów. Ale gdzie jest jakby problem tych 2 miliardów i gdzie ja widzę ten problem? Po pierwsze, to nie są 2 miliardy w gotówce, które z budżetu się gdzieś przelewa. To są papiery skarbowe, tak? Czyli obligacje. To są obligacje, które państwo po raz kolejny się zadłuża, żeby komuś przekazać. Czyli na przyszłość już się zadłużamy. I drugi problem. Jak takie media publiczne dostają obligacje, to co oni z nimi robią? Bo przecież oni nie wypłacą pracownikom swoim obligacji, tak? Tylko oni potrzebują gotówki. Więc oni sprzedają na rynku te obligacje. Tylko jak mamy obligacje na 2 miliardy, to na rynku nie sprzedamy za 2 miliardy takich obligacji. Tylko sprzedamy za 1,6 miliarda, 1,7 miliarda, a ktoś, kto jest na to przygotowany, kto wie, że to coś takiego będzie miało miejsca, kupuje za te 1,7 miliarda, poczeka parę lat i odbierze sobie 2 miliardy. Czyli ewidentnie jest to wyprowadzanie pieniędzy z państwa. Nie wiem, czy celowe, czy po prostu nie mają innego pomysłu, ale ewidentnie państwo traci na takiej transakcji, a ktoś, kto jest na to przygotowany, wie o tym, zyskuje. I tu jest jakby problem tych 2 miliardów. Tylko bo wszyscy wiadomo, wolą emocjonalnie rozmykać się zamiast gadać o tym, co naprawdę jest istotne, czyli gdzie wypływają pieniądze nasze, tak? Bo każdy z nas płaci podatki i one gdzieś wypływają. No to nie chodzi o to, że podatki płacamy, tylko o to chodzi, żeby one były racjonalnie wydawane, tak?
bo po to pracujemy wszyscy i odprowadzamy, żeby ktoś trzymał na tym pieczę, racjonalnie wydawał, a nie je przepuszczał. I właśnie te 2 miliardy to jest jeden z takich większych przykładów, gdzie one są po prostu wyprowadzane i to w bardzo prosty sposób. Dlatego między innymi postulujemy proste, niskie i przejrzyste podatki, żeby było łatwiej je też rozliczyć, tak? Bo jeśli płacimy tak ogromne podatki, jeśli państwo przemiela tak ogromne środki, to jest bardzo trudno je rozliczyć i bardzo trudno zobaczyć, gdzie tak naprawdę są problemy, gdzie wypływają te pieniądze, czemu one nie działają dobrze. Dlatego nasz postulat niskich, przejrzystych, prostych podatków jest powiązany z tym, że jeśli one są jakby skumulowane, łatwiej będzie sprawdzić, czy państwo je racjonalnie wydaje i dostosować państwo do takiego racjonalnego wydawania. Bardzo zdecydowanie łatwiej wtedy śledzić te pieniądze i patrzeć, gdzie są dziury, gdzie się coś dzieje, gdzie jakby dodatkowe pieniądze są przeznaczone, które nie muszą być przeznaczone. I to jest jakby nasz kolejny postulat. A trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to polityka regionalna. To jest bardzo ciekawe, bo ja wcześniej nie byłem samorządowcem, nie miałem do czynienia z polityką regionalną, ale no, orientuję się na tyle, na ile trzeba w tej polityce. I w województwie moim, czyli w województwie lubuskim, od 15 lat rządzi koalicja Platforma PSL-SLD. Tam się nic nie zmienia. Marszałek, wicemarszałka, to była jedna zmiana w ciągu 15 lat, a generalnie nic się nie zmienia w całej strukturze, oni rządzą. I dostaliśmy końcem zeszłego roku do biura pismo, które się nazywało Strategia Województwa Lubuskiego na rok 2030. Czyli strategia na następne 10 lat. Okej, okay, no to analizujemy, co jest w tej strategii. Przy czym zaznaczam, że mamy milionowe województwo, depopulację, 60% to jest eksport do Niemiec, do całej branży, gdzie tak naprawdę potrzeba jakby innowacyjności, jest miedź, trzeba coś pomyśleć, co z tą miedzią zrobić. A dostałem program na 50 stron, gdzie 1/4 było o rolnictwie, a 1/4 było o turystyce. A 1/4 o tym, że jesteśmy że mamy przygraniczne położenie, to jest nasz wielki atut. Rozbierając na czynniki pierwsze, rolnictwo, które de facto praktycznie nie istnieje, albo istnieje w bardzo małych zasobach i istnieje przez ostatnie lata i tam się nic nie zmienia. Turystyka, która jest w jakimś poziomie, ale też nic nadzwyczajnego. Państwo mają tutaj wiele jezior, też trochę mamy, ale to nie znaczy, że do nas przyjeżdża nawet 1/3 tyle, co tutaj, tak? Czyli też się nic nie dzieje i nie zatrzymywało przez ostatnie 30 lat żadnych młodych ludzi w naszym województwie. I rejony przygraniczne. Tutaj fajną rozmowę miałem z marszałek, ponieważ ona twierdziła, że to jest dla Zdejkiatu, to mówię, no dobrze, no ale chyba 8 województw czy 9 w Polsce jest przy granicy, tak? Same to, że się jest przy granicy, to jeszcze nie jest żaden atut. Proszę mi na przykład pokazać taką mapkę akurat ubóstwa pokazali lubuskiego i wszystkie regiony przygraniczne były uboższe zdecydowanie niż pozostałe regiony. Mówię, no i widzi pani ten atut, gdzie ten atut jest, tak? Albo jest ten atut, nie potrafimy wykorzystać, albo to nie jest żaden atut po prostu, tak? Jeden na przykład z pomysłów na to, żeby moje województwo uzdrowić, było zrobienie więcej stref ekonomicznych. Strefy ekonomiczne, które miały rację bytu, tak? Jak było bezrobocie w latach 2000, to okej, okay, ale jesteśmy w roku 2020. Teraz na strefach ekonomicznych kto głównie pracuje? Przede wszystkim obcokrajowcy, tak? Których łatwiej ściągnąć, bo u nas w Lubuskim jest tak, że Polacy zamiast pracować na strefach, to wolą przejechać paręnaście kilometrów za granicę i tam zarobić parę, to jednak więcej euro niż w Polsce. Więc strefy są robione po to, żeby zagraniczne korporacje mogły bez podatku prowadzić w Polsce działalność, ściągać obcokrajowców, którzy tam pracują. I tak na przykład w województwie, które ma 1 000 000 mieszkańców, prawie 200 tysięcy, nie, 200? Ponad 100 tysięcy, to są 20 tysięcy, czy pamiętam, to są Ukraińcy. Jak ja mówiłem marszałek o tym, że u nas tak jest, w województwie to ona mi nie wierzyła. Dopiero jak jej własne dokumenty pokazałem, to trzeba wierzyć, że tak naprawdę jest. Czyli oni tworzą jakiegoś potworka, wyganiając młodych ludzi tak naprawdę z województwa, bo nie stwarzają nic innowacyjnego, nie stwarzają na przykład tych miejsc pracy, po studiach de facto się nie ma jak zahaczyć. Wyganiają ich, a w to miejsce stwarzają, ściągają tanią siłę ludzką za granicę. I to jest pomysł na województwo. Ja nie wiem, jakie są państwa, ale jeśli podejrzewam, mierząc trochę po
po regionie, że niestety samorządy to nie jest samo złoto, w większości to są niestety zasiedziali ludzie bez pomysłów, którzy robią po prostu to, co robią od 10 lat, bez jakiejkolwiek innowacyjności. A prawdziwe problemy są w samorządach, chociażby gmina Bledze, bardzo mała gmina, licząca niecałe 5 tysięcy. Rozmawiałem z panią wójtą, bo była w ogóle bardzo zdziwiona, że ktoś do niej przyjechał, bo pierwszy raz poseł w ogóle tam przyjechał, w ten region, bo pani posłowie nie przyjeżdżają, no po co, biedna gmina, nic im nie może dać. I tam na przykład naprawdziły problemy, bo mają azbest na dachach i mają całe wodociągi z azbestu i przeciekają. I to są problemy ludzi, tak? A tym się nikt nie zajmuje, bo to nikogo nie interesuje, nie? W ostatnie 15 lat województwo o tym wiedziało nic, zero. Kompletnie nic, żadnych pomysłów, żadnych środków. Tam ludzie naprawdę mają problem z tym, tak? I zamiast się zajmować problemami naprawdę ludzi, to wolą się jakimiś wyimaginowanymi problemami zajmować i robić programy, które do nikąd nie prowadzą. Temat na przykład, który u nas jest głośny, ponieważ jest u nas, pod ziemią mamy dużo miedzi. W programie Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego na 2030 w 50-stronicowym programie na temat wydobycia miedzi jest pół strony. Pół. Przemysł, który jest warty miliardy, ogromne możliwości, miejsca pracy dla tysiące ludzi, gdzie młodzi ludzie mogliby się zahaczać, mieć dobre miejsca, dobrze płatne miejsca pracy. Pół strony na ten temat. Tam w ogóle nie myślą tymi kategoriami, tak? Ja dlatego jestem za tym i dlatego jako Konfederacja też budujemy grupy, bo musimy to zmienić, tak? Musimy nowych ludzi wprowadzić do tych samorządów. Ludzi, którzy mają odwagę coś zrobić. Ludzi, którzy chcą coś zmienić. Ludzi, którzy coś innego robią teraz, którzy nie siedzą pół życia na stanowiskach urzędniczych, którzy mają odwagę podejmować racjonalne decyzje, nie oparte o jakieś tam ideologie. Tak, bo tej ideologie siedzenia, czy tego, żeby była ciepła woda w kranie, no niestety tego państwa naszego kochanego nie zmieniają, tylko prowadzą do tego, że jesteśmy w ciągłej permanentnej stagnacji. Dlatego musimy coś zmienić, dlatego musimy działać, dlatego jeździmy po kraju jako Konfederacja, jako Ruch Narodowy, dlatego zbieramy ludzi, dlatego namawiamy ludzi, żeby współpracować, bo my za parę lat mamy kolejne wybory, tak? I nie jest sztuką mieć 11, 20, 30, 50 posłów, bo tym państwo nie zmienimy. Ale zmienimy nasze państwo, mając parę tysięcy radnych, mając wpływ na to, co się dzieje na dole, mając w Sejmie odbicie tego, że na dole coś trzeba zmienić, oni na dole powiedzą nam, że to trzeba zmienić, żeby lepiej nasze samorządy funkcjonowały, przeniosą to do góry i my na forum parlamentu zaczniemy to zmieniać, tak? Taka powinna być kolejność działania. I jeśli tego nie doprowadzimy, jeśli nie doprowadzimy, że świeża krew płynie do tych samorządów, że zacznie je zmieniać, zacznie racjonalnie podejmować decyzje, zacznie zwracać uwagę, jakie są zapotrzebowania ludzi, to my państwa nie zmienimy, tak? To będziemy robili dokładnie to samo, co wszyscy inni, tak? U góry wymyślali, tworzyli swoje bańce. Dlatego my potrzebujemy zaangażowania, my potrzebujemy ludzi, którzy chcą działać, my potrzebujemy ludzi, którzy chcą coś zmieniać. I dlatego zachęcam wszystkich państwa właśnie, żeby współpracować z Konfederacją, żeby występować do klubu, żeby próbować zmienić właśnie swoją ojczyznę, żeby współpracować przy tym wszystkim. Bo no, jeśli nie my, to minie kolejne kilkadziesiąt lat i się po prostu nic nie zmieni. A chyba na to nie stać nas wszystkich, żeby się nic w Polsce nie zmieniało. Bo międzynarodowo dryfujemy, na skali państwa, skali całego państwa dryfujemy i regionalnie w samorządach dryfujemy. Nie mówiłem jeszcze o jednej rzeczy, ale ponieważ ostatnio mi się przydarzył ten konflikt, to też powiem. Generalnie jakby nie zajmuję się tym tematem tej wojny kulturowej, która się toczy, ale właściwie sam się wciągnąłem w to, ponieważ w Lubuskim, to pani w Zielonej Górze, mieliśmy taką sytuację, gdzie radny PiS-u lokalny pozwolił sobie na żart ze środowiska LGBT. Na Facebooku napisał po prostu parę rzeczy. Śmieszne, mniej śmieszne, ale napisał sobie. Wiedzą państwo, z kim to spotkało? On jest nauczycielem. Do jego dyrekcji masowo zaczęli pisma wysyłać, żeby go zwolnili. Jego rodzinę na Facebooku zaczęli wyzywać od najgorszych. Jak on, bo tam miał chyba około 50, ze swoją 85-letnią mamą wszedł do sklepu, to jakaś banda zaczęła za nim garać i go wyzywać. Po prostu takie niszczenie się człowieka zaczęło, że nie mogło stać naturalnie obojętne. Wsparłem go, napisałem pismo, występowałem też w jego obronie, zresztą z nim też rozmawiałem. I wiedzą państwo co? Byłem jedyny, który to zrobił. Jego koledzy, radni PiS-u tego nie robili ze strachu.
posłowie PiS-u tego nie robili ze strachu, że ich też to dotknie. Powiedzieć, że nie jesteśmy na wojnie kulturowej, to jest po prostu nic nie powiedzieć. Te środowiska stały się bardzo agresywne i agresywne w takim stopniu, że nie walczą ideą z ideą, tylko oni po prostu chcą zniszczyć człowieka. W tym momencie miałem z tym do czynienia i po prostu stanąłem w jego obronie. Naturalnie na mnie też spadł hejt, ale ja się ciebie tego nie spodziewam, ale jednak uważam, że trzeba postawić tamę temu. Zwykle o tym nie mówię, Krystian to wie, bo na wszystkie moje spotkania mi być bardziej przyjeżdża, ale po prostu utknęło mnie to, jak można w chamski sposób atakować i próbować zniszczyć człowieka. I uważam, że tak jak zwykle o tym nie mówię, tak trzeba po prostu zacząć o tym mówić, że trzeba postawić tamę temu, nie pozwolić, żeby to się w taki sposób rozszerzało. Czyli jakby podsumując, za czym stoi Konfederacja? Suwerenność w polityce zagranicznej oparte o polski interes narodowy i o wielowektorowość. Jeśli chodzi o gospodarkę, proste, niskie, przejrzyste podatki, racjonalnie przez państwo wydawane. Obrona tradycyjnej rodziny, tradycyjnych wartości i logiczne i racjonalne działanie w samorządach, które ma zmieniać samorządy, a nie konserwować to, co jest. Dziękuję.